Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wałżyczek, witam w programie Skyrim wśród ludzi. Dzisiaj nietypowo przy naszym redakcyjnym czerwonym stoliku otwieramy studio plenerowe na osiedle Obrońców Pokoju, gdzie dzisiaj wielki festyn z okazji 25-lecia spółdzielni mieszkaniowej. Oczywiście samo osiedle ma więcej lat, ale w 91 roku z gliwickiej spółdzielni mieszkaniowej ta i inne gliwickie spółdzielnie były wydzielane, stąd dzisiaj obchodzimy ten właśnie jubileusz. Już za chwilę przy tym stoliku będę rozmawiał z VIP-ami, ważnymi osobami, które tutaj dzisiaj licznie się pojawiły. Ale będą jeszcze inne bale! Siostry, tak, będą jeszcze inne bale. Bawcie się dobrze. Słyszę to samo! Lepiej już kopciuszkiem zostać. Ze mną gospodarz dzisiejszego wydarzenia, prezes Krzysztof Kleczka, prezes spółdzielni mieszkaniowej. No, 25 lat, kupę czasu. Tak, 25 lat, ćwierć wieku, tak lepiej brzmi. Tak jak mówiłem na scenie dzisiaj, pora na pewne podsumowania, na podziękowania. Więc jeszcze raz za pośrednictwem Państwa Telewizji chciałem podziękować wszystkim współpracownikom. Bez nich nie byłoby tego sukcesu, wiadomo, jedna osoba nic nie zrobi, więc naprawdę zarządzam, można powiedzieć, profesjonalnym zespołem ludzi i to dzięki nim te wszystkie sukcesy. Jak widać, ludzie są zintegrowani tutaj na osiedlu, także pogoda dopisuje, wszystko jest okej. Okay. No właśnie, bo z tych 25 lat Pana udziałem jest jaka część? No, można powiedzieć, że dołożyłem nawet nie cegiełkę, tylko cegłę, ponieważ z tych 25 lat moje jest niespełna 10 lat, więc szmat czasu, prawie 10 lat działam dla mieszkańców, no i na ich korzyść. Co się udało przez ten czas zrobić? No całe mnóstwo. Wystarczy spojrzeć na teren, na którym jesteśmy. Jeszcze dwa lata temu był trawnik niezagospodarowany. Teraz mamy świetne miejsce do wypoczynku. W 2009 roku rozpoczęliśmy termomodernizację budynków. Za 3 lata z naszego osiedla totalnie zniknie azbest. Więc no, siłownia na wolnym powietrzu. Jesteśmy takim też taką spółdzielnią, która początkuje pewne procesy w mieście. Ja tylko powiem o tej stacji na rowerów, też Państwo tutaj kręciliście. Bardzo innowacyjny pomysł, no coś nowego w Gliwicach. Tak, to żagle przeciwsłoneczne, które już też powoli wieszamy w tym roku. Teraz będziemy robić też innowacyjną w skali miasta rzecz, czyli będziemy montować poidełka dla ludzi. No takie właśnie dni jak dzisiaj upalne. Będzie można podejść i woda popłynie strumykiem, będzie można ją złapać ustami, napić się. Takie rzeczy drobne, ale bardzo ułatwiające życie i cieszące ludzi. No właśnie, dzisiaj pogoda jak na zamówienie, mieszkańców też nie brakuje, no to na pewno cieszy. Tak, tak, no jeszcze wczoraj niebo pochmurne, także pełni trwogi tutaj przed brakiem pogody byliśmy, ale na szczęście wszystko się powiodło. Tak jak Pan zauważył, mieszkańcy również dopisali, także super atmosfera. Cieszę się. Widać, że się mieszkańcy utożsamiają z tym osiedlem, na którym mieszkają. Tak, tutaj wiele ludzi mieszka od samego początku powstania tego osiedla, więc tak, tak, utożsamiają się. Zresztą na korzyść tutaj przemawia też niska zabudowa. To nie są budynki 11-piętrowe, gdzie niejednokrotnie mieszkanie z drugiego piętra nie zna się z tym, który mieszka na 9, więc tylko dzień dobry, jakieś zdawkowe w windzie. Tutaj się ludzie znają, lubią, szanują, nie ma większych problemów. Na początku dzisiejszego festynu jeszcze taka miła uroczystość, został Pan odznaczony medalem przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Tak, tak. To właśnie też się wiąże z tym, o czym mówiłem tutaj na wstępie rozmowy. Bez współpracowników by tego nie było. Oczywiście ja odebrałem ten honor i to odznaczenie. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, grupa ludzi ze mną pracujących, jak również dotychczasowe rady nadzorcze, które akceptowały mój styl działania i moje pomysły tutaj do rozwoju osiedla. Mieszkam na tym osiedlu od 29 lat i doskonale wiem, jak to osiedle w ostatnich latach w sposób znaczący i wyjątkowy się zmieniało. Z każdym rokiem, z każdym miesiącem, w zasadzie z każdym dniem jest coraz piękniej, coraz funkcjonalniej. Można rzec, że na naszym osiedlu generalnie nie brakuje niczego. Moim gościem w naszym studiu plenerowym jest pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. Nie przypadkiem tutaj, to jest pana osiedle od 29 lat, jak pan mówił ze sceny. Jak się tutaj w nowej roli pan czuje? Witam pana redaktora, szanownych państwa. Rzeczywiście 29 lat, od 87 roku mieszkam na osiedlu Obrońców Pokoju. I myślę, że chciałbym pozostać przez najbliższe 27 kolejnych lat tutaj. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że ono ma w zasadzie wszystkie niezbędne funkcje osiedla zapewnione. Od przychodni, nowej szkoły, fajnego przedszkola, placów zabaw, skwerów, niskiej zabudowy, nie brakuje miejsc postojowych, nowy kościół i z tego punktu widzenia można powiedzieć, że to jest takie małe miasteczko i tu się bardzo dobrze żyje po prostu. No właśnie, jak przez te 29 lat się zmieniło to miejsce, bo domyślam się, że bardzo. No bardzo, ja pamiętam, jak rozwalałem sobie kolano na budowanym tutaj nieopodal przedszkolu, gdzie na miejscu szkoły był lasek, były bagna, nie było chodników. Myśmy jak zaczynali tutaj mieszkać w 87, no to w zasadzie tylko bloki stały i mnóstwo niezagospodarowanego terenu. Jednak ten wysiłek i ta praca od samego początku spowodowała, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o te więzy międzyludzkie? Bo to czasami się mówi, że blokowiska to są takie osiedla bez duszy, że ludzie tutaj się obco czują. Możliwe, że czy tutaj jest inaczej? Czy ta skala, że to osiedle jest jednak troszeczkę mniejsze niż na przykład Sikornik, czy Kopernik, czy inne tego typu, pomaga, żeby tutaj troszeczkę zacieśniać te więzy? Trudno mi też jednoznacznie powiedzieć. No, na pewno niska zabudowa sprzyja komfortowi życia na tym osiedlu. Bo jednak tej przestrzeni zielonej jest stosunkowo dużo. I są te takie strefy, że te bloki są takie kwadraty naturalne układane, tak, wspólne podwórka. Takie podkowy, wspólne podwórka. No ja pamiętam na początku lat 90., gdzie te wspólne podwórka i liczba dzieci mieszkających tutaj w tych wspólnych podwórkach, gdzie graliśmy w piłkę na każdym podwórku. I to, co się da na in minus zaobserwować w ostatnim czasie, to dzisiaj mamy jedno bardzo fajne boisko, nowoczesne, multifunkcjonalne, ale wcześniej tych boisk na osiedlu, czy też pseudo-boisk, klepisk z kamieniami było na każdym podwórku. I na każdym podwórku zebrała się grupa chłopaków, żeby grać. Graliśmy mnóstwo międzypodwórkowych, a w tej chwili, żeby zebrać jedną solidną drużynę, już jest większy problem. Rozwój technologii spowodował, że tej młodzieży i tych dzieci na zewnątrz jest jednak niestety mniej.
Ale rozumiem, że tak jak pan wspomniał, 27 kolejnych lat by chciał pan tutaj spędzić. No rozumiem, że perspektywy rozwojowe są dość duże, tym bardziej, że też tutaj obok TBS-y się rozwijają. Dużo jeszcze jest takich miejsc tutaj dookoła, do lasu niedaleko. Tak, no bo tu jest bardzo przyjemnie, no tak jak wspomniałem, no dla młodej rodziny funkcje są wszystkie niezbędne bardzo blisko i to jest taki fundament, taka podstawa. Oprócz tego mamy las, bardzo niedaleko, gdzie ta rekreacja istnieje. Na Czechowice też nam mamy naprawdę rowerem 10 minut i co jeszcze warto podkreślić, to świetna lokalizacja, jeżeli chodzi o komunikację. Już nie mówię o samych autobusach, ale proszę zobaczyć DK88 i węzeł z autostradą A1, zjazd na DTS-kę, zjazd na autostradę A4 jest w zasięgu 3 minut. To też pokazuje, że to osiedle ma tą taką wartość wyjazdową i wjazdową bardzo szybką, a mimo wszystko jest poza centrum miasta. Kolejny gość, pan Stanisław Kolanus, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju. Jak pan odbiera to dzisiejsze wydarzenie, ten festyn? No, niezmiernie mi miło, że takie coś byliśmy w stanie zorganizować. Poza tym pogoda się do tego jeszcze przychyliła. No, mam tu też troszeczkę, zostawiłem tu troszeczkę życia na tym osiedlu, jako że od samego początku, od bicia łopaty na tym osiedlu byłem kierownikiem budowy. Później gdzieś w międzyczasie był jakiś taki epizod, byłem prezesem w tej spółdzielni już. My obchodzimy dzisiaj 25-lecia spółdzielni. Osiedle jest starsze. A osiedle ma nieco więcej lat. Osiedle ma 32 lata. Pierwsi mieszkańcy prowadzili się mniej więcej w tym czasie. No to było daleko od tego, co dzisiaj tu widzimy. Chodziło się jeszcze ścieżkami wydeptanymi w błocie, ewentualnie po płytach budowlanych. No ale to były pionierskie czasy i jakoś wtedy też było fajnie, ale to osiedle w tej chwili się już wrosło w zieleń. Jest to chyba osiedle jedno z ładniejszych w Gliwicach. Właśnie, jak pan wspomina ten okres budowy tego osiedla? No proszę pana, przede wszystkim byłem parę lat młodszy. No to było dla mnie wyzwanie, tu akurat człowiek ostrogi budowlanych nabywał. A poza tym no była satysfakcja, że się kolejne metry kwadratowe oddawało, przekazywało spółdzielni, to wtedy jeszcze była Gliwicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. A to chyba jest ciekawe mieszkać na osiedlu, które się własnoręcznie zbudowało. Zapraszam. No może tak i nie, no ale no, gdzieś trzeba mieszkać. To po pierwsze, a poza tym no... Nie zawsze, tak między nami mówiąc, można się pochwalić pewnymi rzeczami, które się nie udały. Może nie będziemy mówić, co się nie udało, ale po tych 20, 32 latach od budowy, 25 latach działania, no dzisiaj jest się czym pochwalić. No spółdzielnia oprócz tego, znaczy spółdzielnia miała początkowo jakieś tam problemy, od jakiegoś czasu już spółdzielnia stoi pewnie na gruncie, to znaczy, że i finansowo i organizacyjnie jest poustawiana i w związku z tym można poświęcić było troszeczkę i środków finansowych i zagospodarować osiedle tak, jak to powinno być zrobione dawno temu, nie wyszło. Całe szczęście, że
rady nadzorcze, które po kolei tam się co jakiś czas wymieniają. Miasto Gliwice. No, mniej więcej w tym samym kierunku, prowadzą politykę, ażeby w osiedlu coś po sobie zostawić pozytywnego. No właśnie, pan prezes Kleczka dość długo, obszernie nam to opowiadał o różnych innowacyjnych pomysłach, które tu są wdrażane, począwszy od tych takich najmniejszych, jak ta chociażby stacja naprawy rowerów, poprzez jakieś żagle przeciwsłoneczne. No, to pomijając już te jakieś lokalne placyki zabaw, no bo żagle to są dopiero elementy wyposażenia tych placyków. No chodzi o to, że ktoś musi mieć pomysł, drugi nie może mieć innego pomysłu, żeby po prostu trzeba można podejść, zapytać się, iść w jednym kierunku, ażeby osiedle wyglądało ładnie. Kluczowa jest ta dobra współpraca pomiędzy zarządem spółdzielni, radą nadzorczą, mieszkańcami. No na pewno, bez tego to jest tylko kłótnia. Tego w tej chwili w spółdzielni nie ma i dlatego efekty są widoczne. Ja tutaj czuję się też u siebie. Wiele lat mieszkałem jako członek spółdzielni na tym osiedlu. Byłem wśród tych, którzy zakładali tą spółdzielnię 25 lat temu. Od blisko 10 lat jako zastępca prezydenta miasta Gliwice mam okazję współpracować z zarządem spółdzielni i ta współpraca odbywa się niezwykle dobrze i korzystnie. Kolejnym moim gościem jest zastępca prezydenta Gliwic, pan Adam Neumann. Zdradził pan ze sceny, że miał przyjemność tutaj mieszkać na tym osiedlu. Tak, oczywiście. Mieszkałem tutaj kilkanaście lat. Od początku istnienia tej spółdzielni, a nawet jeszcze wcześniej, kiedy te bloki mieszkalne, te nieruchomości były częścią wielkiej gliwickiej międzyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej z siedzibą przy ulicy Pawła Findera, wtedy Jasnogórska tak się nazywała. I właśnie tutaj zamieszkałem, byłem członkiem tej wielkiej gliwickiej spółdzielni i chyba po roku, dwóch nadszedł czas, kiedy ta spółdzielnia wyodrębniła się z tamtych zasobów i została założona właśnie spółdzielnia mieszkaniowa imienia Obrońców Pokoju. I to było dokładnie 25 lat temu. No właśnie, dokładnie 25 lat temu, no bo dzisiaj mamy urodziny spółdzielni. No właśnie, jak pan wspomina tamten okres? Znaczy ja wspominam go bardzo dobrze, bo ja byłem wtedy młodym małżonkiem, miałem dwójkę wspaniałych, małych dzieci. No i to były inne czasy, tak podchodząc osobiście do tego, no bo młoda rodzina, start w życiu i pierwsze samodzielne mieszkanie, więc to, że tam może trochę były krzywe ściany wtedy, okna cieknące żywicą, bo to było budownictwo lat 80., no to absolutnie nam nie przeszkadzało, albo przeszkadzało tylko troszeczkę. Co innego wtedy naprawdę było ważne, rzeczywiście to, że rodzina się usamodzielniła, wreszcie byliśmy na swoim i mieszkanie jak na owe czasy było w zasadzie i duże i komfortowe. Rozmawiamy tutaj z osobami, które cały czas tu jeszcze mają okazję mieszkać, no i mówią, że to cały czas jest właśnie bardzo dobre miejsce dla młodych rodzin. Tutaj obok zaraz jest szkoła, przedszkole, dużo takich terenów, place zabaw. No, wymarzone wydaje się miejsce do mieszkania. No właśnie, jak ja tu zamieszkałem ze swoją rodziną, to tu nie było właśnie ani przedszkola, ani szkoły, ani kościoła, ani sklepów. I tutaj też wielką aktywnością spółdzielców, członków tej nowej spółdzielni było to, że ta infrastruktura powstała. Tutaj był taki społeczny komitet budowy szkoły podstawowej, też byłem jego członkiem. Udało się wtedy doprowadzić do powstania takiej szkoły tak zwanej kontenerowej, szybko stawialnej. No i ta szkoła przetrwała kilkanaście lat, dopiero później została zastąpiona przez tą szkołę wspaniałą, którą mamy przed sobą, no, normalną, murowaną. Bo dzisiaj bywa pan tutaj, ale już w zupełnie innym charakterze, jako przedstawiciel władz miasta, no, który współpracuje ze spółdzielnią mieszkaniową. Znaczy bardzo dobrze nam się współpracuje ze spółdzielnią obrońców pokoju. W ogóle trzeba powiedzieć, że ze spółdzielcami w Gliwicach się dobrze współpracuje. No, potrafimy się dogadać. Różne takie może czasami małe sprawy, ale istotne dla spółdzielców są załatwiane. No, przykład mogę jeden podać. Z wieloma spółdzielniami, a bodajże Obrońców Pokoju była właśnie pierwsza, gdzie doprowadziliśmy do powstania wielu parkingów, bo dzisiaj
Samochody osobowe są powszechną własnością rodzin, oddając bezpłatne użyczenie grunty miejskie, a w zamian za to spółdzielnie urządzają tam właśnie miejsca parkingowe no, dla swoich członków w szczególności, chociaż są to miejsca parkingowe ogólnodostępne. Tutaj widać po tych 25 latach, że to osiedle jest zadbane. No, jest tutaj wszystko, co być powinno już dzisiaj, wydaje się, bo oczywiście to, o czym mówiliśmy, to w międzyczasie powstało i przedszkole, i przychodnia zdrowia, i szkoła, i infrastruktura handlowa, i kościół. Także myślę, że tu bardzo dobrze się mieszka i ja naprawdę mam wspaniałe wspomnienia tych kilkunastu lat, kiedy tutaj z moją rodziną mieszkałem. Proszę nie regulować odbiorników, wcale nie przenieśliśmy się w czasie. Dalej jesteśmy na festynie 25-lecia Spółdzielni Mieszkania imienia Obrońców Pokoju. Ze mną Paweł Poloczek, dowódca grupy rekonstrukcyjnej, która dzisiaj tutaj będzie pokazy rycerskie pokazywać. Tak, będziemy prowadzić pokazy rycerskie. Mamy również dużo innych atrakcji. Nazwa naszej grupy to Chorągiew Rycerstwa Ziemi Śląskiej. Jesteśmy z Rudy Śląskiej, no ale tutaj do nas należy wiele osób z okolic, z Bytomia, z Mikołowa, z Katowic. No, strój troszeczkę sugeruje, czego możemy się spodziewać. Jakieś średniowieczne klimaty. Tak, jak najbardziej. Odtwarzamy okres przełomu XIV i XV wieku. Jest to tak zwany okres okołogrunwaldzki. Właśnie z tego względu, że Grunwald to największa bitwa, która była w tamtym czasie. I czego możemy tutaj się dzisiaj spodziewać? Pokażemy walki rycerskie. Trzeba zaznaczyć, że to nie są walki udawane. Rycerze walczą z całych swoich sił, więc będzie widowiskowo i niebezpiecznie. Ale krew się nie poleje, mam nadzieję. Czasami się leje, mam nadzieję, że nie. Mamy również mnóstwo atrakcji dla dzieci, tak zwanych zabaw plebejskich. No właśnie, bo tam widzę w oddali kawałek dalej takie namioty rozbite. To są, rozumiem, jakieś takie oryginalne, wzorowane na oryginalnych. Tak? Tak, zgadza się, to są namioty wzorowane na oryginalnych właśnie z tego okresu, czyli przełomu XIV i XV wieku. No to są takie namioty, jakie rycerstwo brało w bój. To może się przemieścimy tam w takim razie, zobaczymy. Te namioty. Widzę tutaj spory oręż, znaczy zbroja, tak? To jest dość duża chyba waga. Tak, zgadza się. Taka zbroja rycerska mogła ważyć około 30 do 50 kg, także było co nosić. Z ilu się części składa? Trudno policzyć. Zbroje były różne. Tam Państwo widzicie napierśniki płytowe. Zazwyczaj się składał z 2 lub 4 części. Były też brygantyny, to co ja mam na sobie, datowane na 1380 rok. I jak Państwo mogą to zobaczyć, no może zademonstruję. Jest tutaj mnóstwo, naprawdę mnóstwo małych blaszek. Tu są nawet setki blaszek, także ilość części to taka... Z zewnątrz niepozorne, ale od spodu jest porządna zbroja. Tak, zgadza się. Tutaj mamy napierśnik. Taki napierśnik się zakładał w ten sposób. Tutaj mamy pasy, które zapinano z tyłu. Okej. Co jest co następnego? Mogę na siebie wziąć. Która chroniła przód, tak? Okej, czyli to się tutaj powinno jakoś zapiąć, tak? Dokładnie. Możemy zapiąć, bo mi to zaraz spadnie wszystko. O, waży to swoje. No i to powinniśmy połączyć z naplecznikiem i drugą częścią szorcy z tyłu jeszcze.
I to jest taka podstawowa wersja. No podstawowa, ciężko stwierdzić, że podstawowa. Rycerz właśnie w takiej zbroi walczył konno. Uboższe rycerstwo walczyło w zbrojach nieco lżejszych, płatach tak zwanych. Były to zbroje wykonane właśnie z blaszek, no nie tego typu, bo ta już była dosyć droga, w nitowanych do materiału, kilku warstw materiału bądź skóry. I hełm na koniec. A tak, hełm jak najbardziej. Bo tutaj mogą Państwo zobaczyć hełm. Hełm był wyścielany w środku, właśnie w celu wytłumienia odpowiedniego. No i tutaj kolcze, które chroniły, tak, szyję, ramiona rycerza. Zbroja miała chronić przed czym? Jakiego rodzaju oręż tutaj ewentualnie macie? Wszelki, tak naprawdę wszelki. No, mieczy dość dużo, widzę. Mieczy sporo, topory, halabardy, kopie. Mamy taki jeden, pierwszy z brzegu. Tak, tak. Już dosyć zużyty, gdyż powinien być jeszcze skórą oprawiony. A to jest miecz dosyć lekki, idealnie nadający się do pojedynków. Tak na ile waży? Waga miecza jednoręcznego nie przekraczała 2 kg, natomiast miecz półtoręczny, miecz długi, służący głównie jeździe, ważył około 2,5 kg, 2 kg. I już za chwilę to wszystko, co tutaj dzisiaj oglądaliśmy, zbroje, miecze, to wszystko za chwilę na scenie, będziecie się tam pojedynkować. Tak, za chwilę zobaczycie Państwo walkę rycerską na scenie. No w tej chwili trwają tańce, także też można sobie podejść i zobaczyć. Którą można poczuć wewnętrznie tej zbroi. Przy takiej temperaturze zewnętrznej, jak mamy dzisiaj, dochodzi 60 stopni Celsjusza. Tym średniowiecznym akcentem kończymy naszą wizytę na zupełnie nowoczesnym, współczesnym gliwickim osiedlu. Zapraszam na kolejne nasze odcinki już w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.